Pucharu Miejskiej Ligi Piłki Nożnej. Udział w niej biorą drużyny, które grały w sezonie 2019-20. Udział wzięło 20 drużyn z Miejskiej Ligi Piłki Nożnej. Na początku graliśmy 3 rozgrywki w grupach, 3 grupy po 4 zespoły, awansowały 2 najlepsze ekipy i 2 drużyny z trzecich miejsc, które miały najlepszy bilans punktowy, ewentualnie bramkowy. Teraz mamy fazę pucharową, w której bierze udział 8 drużyn. W sumie w całym turnieju wzięło udział 180 zawodników, którzy rywalizowali właśnie na dwóch boiskach, na Orliku przy ulicy Katyńskiej i na Orliku przy ulicy Bernatowicza. W rozgrywkach biorą drużyny, które są z Łomży, z okolic. Mamy drużyny z Jeziorka, które Drozdowa. Są to drużyny też, które brały nawet udział w Okręgowym Pucharze Polski i to z całkiem niezłymi rezultatami. Mam drużynę ze Zbójnej, więc nie ograniczamy się tylko tutaj do Łomży, ale też do całych okolic. Nawet w Lidze mamy również drużynę, chociażby z Zambrowa. Tam jest